Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Co tam czytam. Dzisiaj mamy znowu specjalnych gości, Leona i Ninę. I chcielibyśmy Wam pokazać i opowiedzieć o naszych ulubionych grach planszowych i zastanowić się, czy jest jeszcze czas i miejsce we współczesnym świecie właśnie na granie w takie zwyczajne, papierowe gry planszowe. Czy już teraz wszyscy gramy tylko na konsolach, telefonach i tabletach? No to tak, pytanie do Was. Czy gracie w tradycyjne gry planszowe? Tak. Tak. Czy lubicie grać w tradycyjne gry tak, planszowe? Tak. A dlaczego? No bo na przykład w takie gry, jak że na przykład ustawiasz różne, czy nie zagrasz na telefonie, ponieważ nie na telefonie nie zagrasz przestrzennie, masz po prostu ekran i tyle. I że tylko dotykasz ekranu, tak, ale to nie daje takiego wrażenia, że coś naprawdę podnosisz, przestawiasz, układasz. Tak. No to co, to może pokażmy tą grę Speed Cups. Mieliśmy okazję już sobie pograć w Speed Cups. Jest to szybka i prosta gra. Składa się z kubeczków w kilku kolorach. I ilu graczy może w to grać? Czterech, tak? Bo tam mamy cztery zestawy. Tak, cztery zestawy kubeków. I w skład zestawu wchodzi jeszcze dzwoneczek i karty z bardzo różnymi obrazkami. A zawodnicy mają jakie zadanie? Muszą ustawić tak, jak pokazuje obrazek, i na przykład może być tutaj jakiś, że tutaj na przykład jest z przodu, a tutaj są na przykład taki układ. Czyli musimy na podstawie obrazka odtworzyć ułożenie kolorów i kolejności tak, jak nam to sugeruje twórca gry. Ale można też tak robić, albo tak. Może być to w jeden stos. Albo może być też tak. Może być też w kilka stosów, a może być też po prostu rząd, tak? Tak. Nie wiemy, czego się spodziewać po obrazkach, bo karty zawsze musimy przetasować. Tak. Wiadomo, że im częściej gramy, tym bardziej mamy większą wprawę w tych obrazkach. I bardziej znamy te obrazki. I znamy już, jak to szybko ułożyć. Co nie zmienia faktu, że tutaj wygrywa co? Spostrzegawczość, tak? Szybkość i umiejętność i takiego przestrzennego myślenia, tak? Tak. No to dobrze, czy przygotowaliście już swoje kubeczki do gry? Trzeba tak. Jeszcze. Dobra. Nie wiem, czy nie lepiej będzie, jakbyś to obrócił jednak do góry tak nogami. Tak, jak ja mogę spróbować. Bo tu będziesz przekładał i no tak, możesz i tak stracić. Możesz. Ale tak się nie można. Tak nie można. Tak na przykład nie ma na karcie, tak, że tak się ustawia. Mhm. I pierwsza osoba, która ułoży swój stos to dzwoni dzwonkiem i wtedy kończy się runda, tak? I dostaje ten, który wygrał i zadzwonił dzwonkiem, dostaje tą kartę i dostaje jeden punkt. Jeśli dobrze ułożył. Tak. Gra kończy się, jak skończy się stos kart, liczymy, tak. Wygrywa albo ten, kubka zrobimy tak, że każdy ma swoją kubkę, tak przyciskamy i sprawdzimy, kto ma najwyżej. Na oku. Może też tak. Dobrze. No nie. No tutaj rzeczywiście. Źle ułożyłam. Tutaj inaczej miało być tak. Czekaj. No, także punkt dla mnie miał być tak. Punkt dla ciebie. Dla może Leona. Weźmiemy tu jeszcze ze środka jakąś kartę. No, tak? Tu nie. Może uda się nam wylosować coś może trudnego. Tak? A tu akurat mamy układ w rządku. Znowu Leon.
przyjemna gra, którą przez to, że jest też w takim wygodnym kartonie, możemy sobie wziąć na wakacje, tak? I nie wymaga wielkiego przygotowywania się do takiej gry. Nie wymaga też wczytywania się w zasady, zastanawiania się, kombinowania. Jest szybka gra. Możemy wybrać, czy gramy na całą talię, czy na 10 kart. W każdej chwili można to wyciągnąć, pograć i na pewno jest to wygodne. Szybkie, wygodne i bardzo łatwe. No to tu mieliśmy grę troszkę zręcznościową, troszkę taką na spostrzegawczość, na szybkość. To może teraz coś na pamięć. Coś na pamięć. Pszczoły. Pszczoły na pamięć? Tak, pszczoły są na pamięć. Gra się nazywa Pszczółki i jest od ilu graczy? Od 2 do 5. Można się też pobawić takimi pszczółkami samemu. Można się nimi pobawić. Bo one tak fajnie robią, że jak tak dane, to one wstają. Tak, czyli nie da się ich nawet przewrócić. Wracają na swoje miejsce. Chyba, że na dywan tak damy i one się nie wrócą. No patrz, no to jak dywan to sobie na głowie? Ej, to przedziwne. W skład zestawu wchodzi co, dzieci? Wchodzą ule. 6 uli. 6 uli. Identycznych. 6 pszczół. 6 pszczół identycznych, ale w różnych kolorach. I karty. Zestaw kart, na których widzimy różne rzeczy. Widzimy albo pszczoły w kolorach, które mamy tutaj zaprezentowane na figurkach. Widzimy też niedźwiedzia. I widzimy też niedźwiedź, gdzieś tu były ule. I widzimy również ul. Rozgrywka jest prosta, bo polega w zasadzie tylko i wyłącznie na tym, żeby zapamiętać, gdzie znajdują się pszczoły w danym kolorze, tak? Tak. Na początku gry układamy właśnie tak, jak Nina ułożyła pszczoły w okręgu. Przez chwilkę... Takim jakby sześciokąt. Trochę sześciokąt, trochę taki okrąg, koślawy. No. Masz rację. Gdyby tutaj jeszcze połączyć linię, to by był jeszcze taki stop. Taki... Znak stopu. Tak. Trochę tak. I teraz musimy przyjrzeć się pszczołom, zapamiętać to, która pszczoła w którym kolorze znajduje się w jakim miejscu, tak? Mhm. Mamy na to chwilkę, bo zaraz co zrobimy? Damy ule na nie. Zamkniemy pszczoły w ulach, tak? Tak. I wtedy nie będziemy już widzieli nic. Tak, a jak zgadniemy, jaka pszczoła jest pod ulem, to bierzemy ten ul i... Pszczoły. Tak, i pszczoły. Ale nie wyciągamy jej stamtąd. Tak. I zaraz o tym opowiemy dalej. No to co? Czy wszyscy już zapamiętali? Tak. Czekajcie. Tak. Nie wiem, że będę grał. Na szczęście. No, tak. No to co? Przykrywamy pszczoły ulami. Ja jeszcze raz... Przetasuję tu troszeczkę karty, żeby nam się nie powtarzały kolorki. Zabawa jest o tyle fajna, że jeśli gracz złapie swoją pszczołę, odgadnie pod którym ulem się mieści jego pszczoła tam w kolorze, nie wiem, niebieskim, czerwonym i ją sobie zabierze, to wcale nie oznacza, że ta pszczoła już jest u niego właśnie na zawsze. Bo co? Bo jeśli inny gracz wylosuje kartę z kolorem pszczoły swojego przeciwnika i odgadnie, że, bo zapamiętał, że ta pszczoła znajduje się u przeciwnika, to może mu ją odebrać. A wygrywa gracz, który bierze 3 ule. 4 ule. Cztery ule. Więc rozgrywka jest fajna. Dynamiczna, szybka i fajna. Łatwa, ale trzeba trochę myśleć i mnóstwo używać swojej pamięci. No to... My zawsze tutaj dajemy. W środku dawaliśmy? Tak. No to dajmy również. Dobra. Niebieska. Ja wiem. Świetnie. A to odkładamy na stosik niepotrzebnych kart, tak? Wiem. To teraz ja spróbuję. Niedźwiedź. Niedźwiedź to taka pechowa karta. Ona sprawia, że oddaje się posiadany ul. A że ty nie wylosowałaś niedźwiedzia, bo byś straciła swój ul. Zielona. A nie, no to sprawdź. Zielona? Tak, zielona. No to się zgadza. To już, to Nina teraz, twoja kolega. A ty nie tak? Ja wylosowałam niedźwiedzia.
A, więc straciłam. Fioleto. Nie, szkoda. Niestety. Ul to jest gratisowy ul, który sobie bierzesz bez podglądania pszczoły. Dobra, wezmę sobie tego. No wiem, kto to jest. I właśnie Nina wykorzystała tę możliwość, że zabrała Leonowi ul. Oh no! No, skończyły nam się karty. Moglibyśmy teraz sobie pograć od nowa. Ale myślę, że już... Dobra, sprawdźmy, kto miał jakie pszczoły. Ja miałam żółtą i fioletową. Ja już dosłownie nie pamiętam, jakie ja mam. No to ja mam żółtą i czerwoną w takim razie. Ale ej, kolej! Podobnie co do tęczy, podobnie. Ale widzicie, zabawa w to, jak one się mieszają, jak oddajemy, zamieniamy, sprawia, że w zasadzie w pewnym momencie już w ogóle się gubimy, nawet jakie własne mamy kolory pszczół, prawda? Tak. I już bardzo ciężko jest zorientować się, co tam jest pod tym ulem, kiedy nie możemy do niego zaglądać. No, to chowamy. I teraz, jaką jeszcze? I tą grę też możemy zabrać ze sobą na wyjazd, bo jest też ładnie niewielka. Szybka rozgrywka, też tylko może ale sobie... pszczoły mogą się stulać. No tutaj dobrze jest grać jednak w jakimś miejscu bezpiecznym. Bezpieczniejszym, aczkolwiek w hotelu czy na jakimś takim wyjeździe też ona spełni swoje zadanie. No to teraz mieliśmy już grę na zapamiętywanie, grę na układanie. Wybraliście Jasia i Małgosię. Tak. Dlaczego? Jest to moim zdaniem jedna z najfajniejszych gier, które razem z nimi mamy. No. Ona jest... Możemy współpracować wszyscy. Właśnie. Też pamiętam, dobra, że to jest właśnie gra na współpracę, czyli my nie rywalizujemy ze sobą. Karton też wykorzystujemy i on jest elementem. Ja chcę być Małgosią. Tak, ja chcę to zrobić. Układamy domek. Z tego co pamiętam, gracze nie są postaciami konkretnymi. Gracze tylko przesuwają te pionki po planszy. Nie. Nie. My nie wybieramy sobie, czy jesteśmy Jasiem, czy Małgosią, czy Baba Jagą. Pamiętajcie tak o tym. Pokażmy ludziki. To jest Małgosia. Małgosia w czerwonym, jest czerwoną figurką. Tak. To jest Jaś. Co? Postawcie na dachu, właśnie tu. Na dachu. Tutaj, tu. Na dachu. Do mnie na razie. Na dachu. Postawcie tylko tak po prostu. Tu mamy Jasia. Na dachu. A tu mamy Babę Jagę. Cztery kapelusze były z tego, co mi się wydaje. Cztery a kapelusze tak, już przypomniało mi się, tak, przypomniało się. Tak, ciasteczka, bo mamy ciasteczka i jeszcze były te pierniczki takie, prawda? To są te pierniczki. Tak, były... mamy już pierniczki. O, okruszki, pamiętasz, okruszki. Pamiętam okruszki. Potrzebujemy teraz tych serduszek, czyli planszy startowej. Pozostałe układamy kwiatkami do góry, tak, obrazkiem. A to nie było do dołu tak, że się ustawiało na trzy stosy? Na cztery stosy się ustawiało, no tak, więc na razie musimy, na razie musimy w ogóle wszystko obrócić. Czy pamiętacie, gdzie stają postacie? Tutaj, tu staje Baba Jaga, no, na tutaj ja się mogę się, ponieważ są dwukolorowe start. To prawda, oni stają na wspólnym starcie, tak? Dobrze, to teraz co? Robimy cztery stosy tak. Bez... podglądania. Bez podglądania, tak. Tu mamy cztery stosy i dokładamy sobie resztę tych elementów. Porozkładacie, żeby tak było mniej więcej porówno. Dokładamy do każdego stosu pechową czapkę czarownicy. Tasujemy. A jak ona działa? Ona działa tak, że czarownica wykonuje od razu ruch. I wtedy jeszcze szybciej goni dzieci, tak? Bo gra polega na tym, żeby zdobyć pięć pierniczków, które znajdują się na dachu domku Baby Jagi, zanim Baba Jaga dogoni Jasia dogoni Jasia lub Małgosię.
jedną z postaci. Wystarczy, że dogoni jedną, to wtedy niestety przeżywamy. Ja myślałam, że dwie musi dogonić. Nie, nie, musi dogonić, no bo wiesz, oni czasami się rozdzielają i Jaś jest z przodu, albo Małgosia jest bardziej z przodu. I wtedy Baba Jaga... Ale najgorzej jest tak, że jak Jaś albo Małgosia są tu... I przeskoczą Baba Jagę, to też jest tutaj, przegrana tutaj nasza. Tutaj na przykład. Tak, nie mogą... Prawda? Nie mogą przeskoczyć Baba też, Jagi, tak. Ale można też, jak na przykład tutaj jest zamrożenie Baba Jagi na jedną rundę. Tak, że ona nie wykonuje żadnego ruchu. Tak. I wtedy dzieci przesuwają się do przodu, ale też nie mogą się zbyt przesunąć, bo znowu dobiegną do Baby Jagi z tyłu i też ją wtedy będą mogły przeskoczyć. Tak. No tak, ale teraz nasuwa się pytanie, jak... jak postacie poruszają się? Postacie poruszają się tak, jak pokazują nam kropki na obrazkach, które będziemy tworzyć, bo pod tymi kafelkami znajdują się elementy słodkich deserów, które musimy skompletować i zbudować, tak? Tak, jak ten, jak zrobimy już jedno ciastko, to dostajemy jeden. To dostajemy wtedy właśnie pierniczek. Tak, a jak już czy wszystkie... Czy pięć pierników, czy dałeś wszystkie? Nie, dałem pięć. Dałeś pięć, bardzo dobrze. Ja mam trzy tutaj takie. To te trzy już nie grają. Odkładamy je, tak samo odkładamy planszę startową z czterema kropkami, bo to sugeruje, że jest czterech graczy. A tu mamy dla dwóch. Tu jest dwóch graczy, nas jest trójka. Tu jest dla trzech, a tutaj jest inne położenie dwóch. No to musimy wybrać planszę z trzema kropkami. No to super, to zacznij, Ninko, od tego, co uważasz za najlepsze. Tutaj może dać. Strategicznie też możemy blokować pewne kolory kropek, bo te kropki informują nas, która postać ile ruchów zrobi na tej przestrzennej planszy, tak? Więc jeśli chcemy przyblokować Babę Jagę, to dobrze jest blokować jej ruch, żeby nie był ten kolor odsłonięty, tak? Tej kropeczki. Dobra, to teraz ja dodaję, tak? Teraz moja kolej. Rożek. No, myślę, że rożek. Mogę dodać w ten sposób, prawda? Tak, będzie tak lepiej. Ninko, nie wylosowałaś sobie drugiego kafelka? Ja dołożyłam tego. Tak, ale losujesz jeszcze jeden, żebyś miała cały czas dwa. Pączek, kawałek pączka. Również biorę i też mam. O! No, to możemy na następną rundę połować. Ale mam jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Mamy dwa. Dobrze, to teraz Leon wybierasz. Albo gałkę lodu dajesz, albo... Gałkę lodu. Albo to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia? Gałkę lodów, ponieważ każdy ma... I? Bierzemy pierwszy piernik. Co mamy? Możliwość zamrożenia Baba Jagi. Tak? No szczęście teraz nie będziemy musieli używać. Mam nadzieję, że nie. Liczymy, ile ruchów robią poszczególne postaci, tak? Na początku idzie kto? Jaś albo Małgosia. Na początku idą dzieci. Aha, dobra, zawsze idą dzieci i dopiero potem Baba Jaga. No bo to możemy na początku Małgosia. No to liczymy, ile jest czerwonych raz, kropek. Dwa. Dwa. To przesuniecie Małgosię od raz, pola? Dwa. A Jaś, ile idzie pól? Trzy. Tak, trzy. To przesuńcie Jasia. Dwa, trzy. A Baba Jaga ile ma pól? Dwa. Raz, dwa. Czyli Baba Jaga idzie. Raz, dwa. Dobra. Dogonię. No i następna runda. O, czekaj, bo ja nie dobrałem. Aha. Miałam jeszcze bombonierkę. No i ciągnę kolejny kafelek. Tak, gwiazdka. A możemy gwiazdka się zamienić? Super, bo gwiazdka... Możemy się zamienić? Dobrze, zamienić. Tak. Gwiazdka. No i Leon, czy ty dokończysz cukierka? Wspaniale. I dzięki temu możemy... Mamy czas. To jest co, że dokładamy jeden ruch... Dla danej postaci. Dla danej postaci. Czyli możemy przesunąć albo Baba Jagę o jeden, albo dzieci, jeśli pozwoli nam to uniknąć zderzenia tych postaci, tak? Ta gra wymaga też troszkę strategii. Tak. Musimy patrzeć na planszę, co się dzieje, jak bardzo zmieniają nam się ruchy postaci. Musimy też pamiętać, żeby żadna postać nie goniła albo też nie stała w miejscu. Tak. Bo wtedy niestety Baba Jaga przegramy. Nas dogoni. Baba Jaga albo nas dogoni, albo my ją dogonimy. Tak. I więc musimy być tak na środku. Tak, mniej więcej każda postać musi się przesuwać. Że nie możemy też być za szybcy, ale nie możemy też być za wolni. W stosunku do Baba Jagi, Baba Jaga też nie może stać. Dobrze, wzięłaś, położyłaś gwiazdkę. Czy wzięłaś pierniczkę z dachu? Nie.
pączek. No i teraz ja dokładam. I wygraliśmy grę. O, mam to. I tym sposobem ułożyliśmy 5 słodyczy, 2 cukierki, 2 desery lodowe i jedną gwiazdkę, ale, która jest takim chciałem powiedzieć jedną rzecz. A ciekawe, że zawsze na końcu graliśmy tak, że braliśmy z wszystkiego i później układaliśmy mozaikę tych. Słodyczy. Tak, ale czekajcie. Tak, to jest... Ja zgaduję, że tutaj będzie środek laski cukrowej. Ja myślę, że to będzie kapelusz Baba Jagi. Aha. A ty myślisz? Też środek laski cukrowej. Ktoś tu chyba podglądał. No to tak, mieliśmy grę na współpracę, mieliśmy grę na szybkość, mieliśmy gry, już nie pamiętam, na zapamiętywanie. To może teraz na losowość. Na losowość? A jaka waszym zdaniem jest najbardziej moim taka gra na zdaniem, losowość? No ja bym chciała zagrać w orzeszki, ale no nie jest. Moim zdaniem albo... Albo na szczęście możemy zagrać. To by na to? Możemy albo nogi z to nogi, albo ten, albo draftozaura. No to może zaczniemy od... Może od nóg stonogi zacznijmy, bo tak, to bo jest, to jest dużo szybka szybsze. Dobra. Tak, taka szybka gra. Taka kolejna właśnie szybka. W ogóle mam wrażenie, że wybraliśmy mnóstwo takich właśnie szybkich gier, gdzie nie trzeba bardzo dużo czytać w ogóle zasad, nie trzeba czytać. Że nie trzeba ich zapamiętywać jakoś tak bardzo dużo, a przyjemność grania jest dosyć duża. No jest bardzo duża, bym powiedziała. I celem gry jest zbudowanie jak najdłuższej stonogi, tak? Tak. Jak też nazwa wskazuje, nogi stonogi, czyli kolekcjonujemy nogi stonogi. Ale jeszcze nigdy nie liczyłam i ja zawsze jestem ciekawa, czy tutaj jest tych nóg 100. W każdej rundzie gracz rzuca kostką, tak jak powiedziałeś, 3 razy. Tak. Ale te rzuty nie mogą być takie zupełnie przypadkowe i na chybił trafił, tylko... Robiąc kolejne rzuty, wybieramy kostki, które odkładamy sobie na boku już z wybranym kolorem łyżew, tak? I zakładamy, że w kolejnym rzucie pozostałe kostki również wylosują nam łyżwę w tym zakładanym kolorze i dzięki temu przynajmniej zbierzemy 2 kostki w tym samym kolorze, by móc wybrać choćby tą najkrótszą. Najkrótszy kafelek. Może nam się udać wylosować 3 kostki w tym samym kolorze, a w najlepszym wypadku 4. No chyba, że wyrzucimy tą gwiazdkę, jak ty pokazałeś na samym początku i wtedy gwiazdka zastępuje nam każdy kolor. Wiadomo, że ten, który kolekcjonujemy, no na pewno będzie najbardziej... A jak od razu wyrzucimy 4 gwiazdki, to bierzemy od razu obojętnie jaki. Tak, nie wszystkie. Ale możemy się tak kiedyś umówić, na przykład, że taki mistrz, jeśli będą jeszcze wszystkie 4 nogi, to zbiera te wszystkie 4 nogi, bo to jest na pewno mało prawdopodobne, żeby to się często udawało. Ale tak jak mówię, gwiazdka zastępuje każdy kolor, więc ona może nas w wielu sytuacjach po prostu uratować, bo jeśli za 3 rzutami nie uda nam się powtórzyć jakiegoś koloru, a wypadnie nam ostatecznie gwiazdka, to po prostu sparujemy ją z dowolną łyżwą, i wtedy mamy przynajmniej te 2 nogi. Warto pamiętać, że nogi nam się, nóg nam ubywa. No. Bo w każdej rundzie któryś z graczy zawsze coś zdobędzie. Nie, chyba że. No chyba, że mamy pecha, ale zazwyczaj ktoś coś zdobywa, tak? I kończą nam się nogi i wtedy musimy też na to zwrócić uwagę, że nie zbieramy. Chyba, że już są tylko największe 3, a wy rzucisz 4, to możesz wziąć 3. Tylko 3 albo to na przykład, wziąć te mniejsze, albo tak. Na przykład, kiedy wyrzucisz 3 łyżwy, a zrobi tylko 4. No to wtedy niestety jak, nie możesz wziąć. Ale ja mam pytanie takie. Tak? Czy jak nie masz 4, a zrzucisz 4, to można wziąć tak? Nie, możesz wziąć... Nie. Kombinatorka. Nie, niestety, jak wyrzucisz na przykład 4 czerwone i ich już nie ma, bo ktoś już to wcześniej zdobył, to wtedy zabierasz najwyższą pozostałą kafelkę, czyli 3, ale jeśli nie ma 3, to wybierasz tylko 2. Dlatego warto jest zawsze w trakcie pierwszego rzutu rozejrzeć się, na co warto zbierać i tak podjąć decyzję, które kolory będziemy sobie kolekcjonować, żeby właśnie nie kolekcjonować niebieskich, jeśli niebieskich na przykład nie ma, nie, albo jeśli są tylko 2 ostatnie nogi niebieskie, a innych kolorów mamy więcej.
tak? Bo wygrywa która osoba? Tak jak powiedzieliśmy, ta, która ma najwięcej nóg w swojej stonodze, tak? Tak, no to... czyli max 45. Jeśli by pozostali gracze nie zdobyli nic, to na to rzucaj. Cztery kostki. Okej. Cztery kostki, zobaczymy, co się na nich pojawi. Albo czerwony, albo żółty. Albo... Jak chcesz. O Jezu, nie wiem. Dobra, żółty. Trudno się zdecydować żółty, przy takiej żółty, konfiguracji, żółty. Co? Nie, nie! Nie! Musisz tylko wziąć trzy. Yes! No, no ale to był czwarty żółty. To był trzeci. Nie, czwarty. Czwarty. Czwarty? To było w początku. No dobra. Zmarnujesz taki żółt, masz trzy no, te. No dobra, to trzy, no okej. Okay. Nie wiedziałem, nie liczyłem. Nie, nie, bo to za pierwszy raz tak delikatnie rzuciłeś i wypadły te czerwone. Raz. O, ja się... Czarne, raz. Dobrze. No. Raz. Albo czerwone. Mhm. Żółt! I to w drugim rzucie. Nice. Taka kolekcja. Moja! Więc to noga jest największa. Chyba najlepsza gra, którą wybraliśmy. O! Patrzcie, ja nie wiem, czy walczyć o... Nie, no, żółte, żółte, nie, żółte, nie żółte, opłaca będziesz... ci się, mamo! Żółte. Żółte mam żółte. Walczyć? Tak, żółte. Żółte. No zawsze mam dwie. Dwa. Najwyżej będę mieć dwie. O. No dobra. Tu. Ostatni. No! Ale dwa. Są zawsze dwie. No dobra, ale lepszy jest niż nic. Czyli mamy... To prawda. Okej. Czerwony. Trzy. Nie. No możesz już wziąć trzy. Nie. Ja jestem rzucając. Dwa. Nie, ale nie. Jeszcze mogą wypaść. Ooocie! Cztery. No to jest gra taka właśnie... No szczęścia. ...dla lubiących podejmować ryzyko. Nie. Po prostu... Dwa. O. To jest drugi. No. Ale przynajmniej zawsze dwa. A zawsze no, dwa. Okay. Zawsze dwa. Zawsze dwa. To teraz moja kolej, zobaczymy co. Czy mi się uda jakieś dłuższe nogi zdobyć, no, czy tylko... Dawaj cztery. Dobra, czarne. O, czarne jeszcze jest cały komplet czarnych. O, i ostatni rzut. Dawaj, chociaż jeden, chociaż jeden. Tak! Trzy. Nie wiem, co jest. O, nice. Nie, dawaj. Tak! Yeah! Skończyliśmy grę. Wygrałem. Ale ta gra nie jest jakoś tam... Trudna. Łatwa. Przyjemna, łatwa też, fajna do wzięcia. Może być szybka, ale tak jak my mieliśmy, to nie była szybka. Jaką grę teraz wybraliście? Orzeszki ze ścieżki. Orzeszki ze ścieżki. Wygląda bardzo leśnie. Tak. Widzę sowę, która patrzy z dziupli. To Inko, chyba twoja ulubiona karta, co? Tak. Ale widzę też liska, który wygląda jak Colin. Już wiem, czemu Colin tu przyszedł, bo zobaczył podobnego zwierzaczka, tak? I jest jeszcze co? Zajączek, jakieś tutaj owady. Opowiedzcie o tej grze. Dlaczego ją wybraliście? No, my bardzo lubimy być w lesie. Właśnie, okay. Bardzo lubimy być w lesie. A Colin też lubi być w lesie. A jeszcze jedna rzecz, którą ja lubię, to ja lubię bardzo drewniane elementy w grach. Tak. I Colin kiedyś... Widzę, że tu jest bardzo dużo takich drewnianych elementów. Mhm. Bardzo ładnych. I Colin w lesie pił wodę z piękna. Bez komentarza. No, bez. Dobrze. Gdzie są zwierzęta? Tu są. A na czym polega ta gra? Gra o, polega właśnie na... Właśnie znalazłam sobę. Gra polega na zdobywaniu punktów, tak? Tak. Gra polega na tym, żeby zbudować tak jakby swój mały las. Swój mały las, tak? Ścieżki w tym właśnie. Lesie, tak? Którymi podążają... Zwierzęta. Mhm. A widzę, że na tych kartach te zwierzęta mają różne symbole narysowane. Tam są jakieś na przykład owoce, robaki. Są robaki, jakaś taka dżdżownica jakby, jest jajko, jest żołędź i czasami są punkty przy tym, czasami nie ma punktów. Tak. Jest też domek punktowany, domek z cyfrą, tak? Domki działają tak, że domki to jest taka jakby ilość zebranych, no
tych przysmaków. Właśnie. Okay, czyli tyle, ile mogą zgromadzić z tej ścieżki w swoim domku, tak? Mhm. Bo na ścieżkach znajdują się... No, znajduje się pokarm, tak? Znajdują właśnie, się... tutaj mamy talię ze ścieżkami, więc od razu już ją pokażę, żeby nie było. Na przykład tutaj mamy taki zakręt z gąsienicą z żołędziem. Okay. Tu mamy na przykład zakręt z samym żołędziem. Aha. Tu mamy zakręt z dżdżownicą. Mhm. A są tylko zakręty? Nie tylko. Na przykład tu... To są w ogóle dwie ścieżki. Tutaj jak mamy dwie ścieżki. Zaraz poszukamy tego prostego jakiegoś. Kurde, co jest? O, mam. Tu na przykład mamy prostą drogę z dżdżownicą i z jajkiem. Aha. Tu mamy prostą drogę z samym jajkiem. I rozumiem, że punkty zdobywa się potem właśnie za takie zdobyte jedzonka, za jakieś tam dodatkowe elementy, tak? I wygrywa osoba, która tych punktów skompletuje najwięcej. Mhm. No. Ale jest tu też trochę losowości w tej grze, prawda? Tak, prawda. Bo też zależy to od... dużo zależy też od tego, którym graczem z kolei jesteś. Się jest, tak? Bo pierwszy gracz ma chyba najwięcej do wyboru, tak? Bo może sam zdecydować, którą bierze. A kto będzie zaczynał z nas? Możesz ty. Możesz. Jak? I zaczynający zawsze posiada drewnianą, największą figurkę koguta. A powiedzcie mi, do czego służą te dodatkowe drewniane elementy, ta kropelka i ten taki jakby stosik kamyków? Kropelka działa tak, że jak dajesz tutaj, to masz... Jak daję gdzie? Jak daję na pożywienie, tak? Tak, czyli na przykład tutaj dam i będę miała jeden punkt za drewnianca, jak dam to wszystko. No miała... Kropelki zwiększają wartość danego... pożywienia u danego zwierzaka, tak? Czyli myślę, jak on potem idzie po tej ścieżce i trafi na dżdżownicę, to ta dżdżownica wtedy będzie u niego punktowana, właśnie, a nie, że będzie niepunktowana. Okej. Okay. A domek? Domek działa tak, że po prostu powiększasz spiżarnię. Czyli mogę zbierać więcej jedzenia do domku danego zwierzaka. No tak. To sprytnie. Chociaż nam w tej rundzie raczej nie będzie to przydatne, ponieważ nasza spiżarnia jest bardzo duża. No, u kreta jest duża, u dzięcioła też widzę, że jest duża. Ale w takim razie inne zwierzątka mają mniejsze spiżarnie, tak? Nie... O, ty wylosowałaś na przykład wróbla chyba. Jak się albo wydaje. Jakąś srokę? Sikorka bardziej. Nie wiem. Sikorka ma chyba żółte bardziej kubkę. No tak. Nie wiem, sympatyczny ptaszek. Taki. On ma o jeden większą spiżarnię, ale o jeden mniej punktowane jedzenie. Bo na przykład my mamy za dwa punkty jedną rzecz, ale... A ja mam za jeden punkt. Mhm, jedną rzecz. Rozumiem. Okej, okay, ale z tego co pamiętam, ważny jest też specyficzny układ planszy, którą będziemy tworzyć z tych obrazków. Ona jest 4x4, tak? Tak mi się wydaje, że 4 podstawa i 4 wysokość. Mhm. I musimy się zmieścić w tym kształcie, układając kolejne obrazki. Mhm. Prawda? Mhm. Okej. Okay. Mhm. Musimy ułożyć 3 ścieżki tutaj, losowe. Raz, dwa... Postawmy też ten stosik ze ścieżkami tam bliżej koguta i zwierzątko odkrywamy, tak? Czyli w każdej rundzie... Ale w tej grze tak? Zaczyna ten gracz, który ostatnio był w lesie. Wybierasz prostą ścieżkę z, tak. Z żołędziem i... Z żołędziem. Ale czy jeśli Nina ma już na tej ścieżce żołędzia i malinę, to czy obie te rzeczy wchodzą już do... spiżarni, tak. Mimo że malina jest za 0 punktów, czyli marnujemy miejsce na 0 punktów za malinę. Ale będę mogła dać kropelkę. Czyli jeśli damy kropelkę, to wtedy nam się to jakby troszkę będzie opłacało. Będę miała 2 punkty, a nie 3 punkty, bo za dzień działa mam 1 punkt. Okej, okay, dobrze, rozumiem. To teraz moja kolej? No tak. No tak. Mogę albo wziąć zwierzątko, albo ścieżkę. Ja mam punktowane co? Malinę? I nic. Ale jeśli wezmę gąsienicę, to wezmę też kropelkę i dostanę punkta za gąsienicę. No to może tak zrobić. Nie, wsunąć. No dobra, no to dzięki tobie teraz mam już jasne ten, no już wiem co biorę. Biorę zwierzę. Zwierzę, no tak. Wstawię sobie. Dobra, no to. Czyli co, to odpada, tak? Ta karta idzie na stos kart odrzuconych. Tu jakiś niebieski ptaszek. Kto dołoży te? Kto dołoży? Ten ptaszek jest dosyć mocny, ponieważ z samego z siebie daje 2 punkty. O, to jest mocny bardzo. I wszystko trawi.
No wiedziałem, wiedziałem, że to weźmie. O, za wszystko ma. Za wszystko ma punkta? Tak. Ale ale jeden. No to teraz ja. Jeszcze raz się takie coś pojawi. A? Mi się opłaca wziąć malinę i... Weź sobie tego, bo możesz później dołożyć kropelkę. Weź sobie te dwa zakręty, to jest mocne. Ale ja wtedy wezmę domek, jak wezmę dwa zakręty. No to dobrze będzie... To ja wezmę tak. O, dobra. Biorę kropelkę i dokładam sobie do jajka. Wtedy mi się opłaci, prawda? Okej, okay, ale ja... Czekajcie, bo koli. Nie mam wątpliwości i biorę koguta. Oddaj koguta! Nina. Zrobi się przetasowanie, ja będę ostatnia i będę mieć najmniej... O, ja teraz mam farta, ponieważ mam coś takiego jak dwie gąsienice pod rząd. Czyli da mi to 4 punkty dla kreta, więc biorę to. No, opłaca ci się ten. Domek też wezmę i postawię go dla... No dowolnie możesz, nie? Mogę postawić dla myszki. Kogut daje najwięcej możliwości, bo wtedy wybierasz z 4 kart, a nie z 3, 2 albo nie zostaje ci po prostu mam ostatnia przy 4 graczach. Bo zrobię tak. Jeszcze raz tak, skręt i dostanie też ten później. To prawda, bardzo dobry wybór. I weź koguta, bo zyskujesz. Nie, pozwala mi koguta. Ale mi by się opłacało ja to. Ja biorę sowę. No, sówka. Masz same ptaki. Bo nie mam już zwierzaka. Ja nie mam ani jednego ptaka. Składamy. Mamy borsuka. Oh no no. Dżownice. Zakręty, proste drogi. Dobrze, to chowamy teraz ostatnie karty, które już nam się nie przydały. Chowamy ostatni drewniane był... elementy. Kto ma woreczek na elementy? Ale nikt go ja... Nikt tam nie jest tego woreczek ptaszka. Na elementy. Jest woreczek na elementy. I teraz co? Przechodzimy do liczenia punktów. A tutaj liczenie punktów jest dość żmudne i pracochłonne. Odwracamy to i mamy tutaj planszę punktu z punktami. Dla każdego zawodnika, prawda? Tak. Znaczy, nie, nie dla każdego. Jest od 1 do 60, czyli prawdopodobnie 60 to jest maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć w tej grze. Albo i więcej. No to liczymy. Zaczynamy od Ninki, tak? Może zacznijmy od tego niebieskiego ptaszka. Za samego ptaszka mamy ile? 2 punkty. 2 punkty, czyli dajesz mi swojego listka. 1, 2. Ten ptaszek może pomieścić w swojej spiżarni 3 jedzonka spiżarnia. I punktów ma tak, 2 za malinę i 1 za robaka, czyli kolejne 3 punkty. Tak, czyli mamy już 5. Tu mamy taką myszkę za 2 punkty. No, ma niesamowitą minę. Ma niesamowitą minę, to prawda. Śmieszne. I dostaje jeden punkt za jedzonko. Koniec, ja już skończyłam. A ty sobie policzyłaś? Policzyłam sobie już. O, dobra, to drugie miejsce. No. Okej, okay, jestem co? Pierwsza. Jak byście opisali tę grę? Jest bardzo fajna. No. Ucząca. I bardzo taktyczna. Tyle zrobiliśmy, zostało nam jeszcze co najmniej 2 razy. I dwa razy tyle. I jeszcze raz pokażemy. Nogi sto nogi graliśmy. Graliśmy. Speed Cups. Graliśmy w pszczółki. Graliśmy w... Orzeszki ze ścieżki. I graliśmy w Jasia i Małgosia. I tak. Co możemy powiedzieć o tych grach jeszcze? Że pomimo, że kategoria wiekowa pokazuje, zwłaszcza na przykład przy pszczółkach, że to jest dla młodszych niż wy dzieci, tak. Bo jest od 4 lat. A ja mam 7, ale on ma 10. Tak. To wcale nie pokazuje, że starsi też się nie będą przy tym dobrze bawić, prawda? Mhm. Tak. Więc taki mamy wniosek z tych gier. Któraś z tych gier, w które graliśmy,
jest jakoś bardzo dla was ulubiona? Dla mnie Speed Cups. Dla mnie orzeszki ze ścieżki i Speed Cups. No polecamy je dla wszystkich, fajne rodzinne gry. Tak. Szybkie, krótkie, nawet na popołudnie, tuż przed spaniem, w tygodniu, po szkole. No. Zawsze można w nie pograć. Najbardziej ja polecam to. Kubeczki, jest... no chyba się zgadzacie z Leonem, że kubeczki, tak, kubeczki są najszybsze. Ale wydaje mi się, że moje jest tak. Najdłuższe są orzeszki ze ścieżki, małe pudełko, ale... Tak, orzeszki ze ścieżki faktycznie są najdłuższą grą, myślę, że nawet dłuższą niż Jaś i Małgosia. Tak. To są już gry, na które trzeba mieć troszeczkę więcej czasu. Więc tutaj już zagospodarowanie go będzie wymagało dłuższej chwili. Pozostałe gry... Poza tymi nogami stonogi, które nam dzisiaj tak bardzo długo szły przez ten długi kafelek tych czterech nóg. To co, dziękujemy wszystkim i do zobaczenia. Pa, pa.